Dzień dobry, nazywam się Roma Radwańska. Zapraszam Państwa na spotkanie ze sztuką zatytułowane Polska wielu kultur, religii i typów ludzkich w malarstwie polskim XIX wieku. W Muzeum Narodowym trwa czasowa wystawa Polska siła obrazu. Dzieła pokazywane w części noszącej tytuł Wspólnota i różnorodność doskonale zilustrują nasz temat. Jednorodność etniczna i wyznaniowa współczesnego społeczeństwa polskiego jest zjawiskiem młodym, bo powstałym na skutek decyzji zapadłych w 1945 roku w Jałcie i Poczdamie. Dokonały się wtedy tak znaczące zmiany terytorialne, jak na przykład utrata po 6 wiekach Kresów Wschodnich. Nasze współczesne doświadczenie wielokulturowości niewiele ma wspólnego z doświadczeniem Polaków żyjących w wieku XIX, gdy żywe było dziedzictwo kulturowe Rzeczpospolitej obojga narodów z jej zróżnicowaniem pod względem etnicznym, wyznaniowym i kulturowym. Jej rozległe terytorium zamieszkiwali obok ludności polskiej Rusini, Litwini, Żydzi, Tatarzy, Ormianie i Niemcy. W wyniku zaborów ziemie i ludność zostały wprawdzie podzielone, ale język, kultura i pamięć historyczna jednoczyły naród. Zajrzyjmy w oczy postaci uwiecznionych w portretach. Zobaczmy, jak dramatyczne doświadczenia historii naszego kraju znaczyły ich twarze. W scenach rodzajowych przyjrzyjmy się ich codziennemu życiu, jakże bogatemu w swojej różnorodności. Mężczyzna namalowany przez Jana Matejkę wygląda na starca. Siedzi w głębokim fotelu, obitym czerwonym, miejscami wytartym pluszem. Na ramionach ma narzucony płaszcz czy szlafrok podbity brązowym futrem. Prawą rękę opiera na brzuchu, podczas gdy lewa, trzymająca książkę, zwisa swobodnie poza poręczą fotela, za którym od sufitu w miękkich fałdach zwisa zielona kotara w duży, kraciasty wzór. Uwagę przykuwa twarz o wysokim czole, okolona bujną, długą, siwą brodą i oczy z uwagą, spokojnie, ale przenikliwie wpatrujące się w widza. To spojrzenie inteligentnego, doświadczonego i przygnębionego człowieka. Nie wiedząc nic o życiu modela, dzięki mistrzostwu Matejki, wiemy, że doświadczył wielkiego cierpienia. Henryk Krajewski, bohater portretu, warszawski prawnik, działacz polityczny o poglądach demokratycznych, współpracownik Romualda Trauguta, powstaniec styczniowy, wysoką cenę zapłacił za udział w działalności niepodległościowej. Aresztowany przez władze carskie został dwukrotnie skazany na wieloletnią katorgę na Syberii. Gdy zamówił ten portret u Matejki, nie był sędziwym starcem. Miał 68 lat. Nic nie wiemy o kobiecie spoglądającej na nas z portretu autorstwa Olgi Boznańskiej. Siedzi ona na wprost, bardzo blisko widza, w ciasnym kadrze, co daje wrażenie bezpośredniego kontaktu. Spód jej czarnej sukni, wzdłuż całej długości zapiętej niczym sutanna na wiele drobnych guziczków, zajmuje niemal całą dolną krawędź płótna. Jest to suknia prosta, obcisła, a jedynymi jej dekoracjami są małe, kształtne bufki u szczytu rękawów i wysoka stójka. Nieznajoma dama dobrała do tego minimalistycznego stroju bardzo wykwintne dodatki. Dyskretną broszkę w kształcie małej kokardki zapiętą tuż pod szyją, krótkie kolczyki perły i prostą bransoletkę obręcz. Na ramiona ma narzucony pikowany płaszcz czy pelerynę wykończoną ciemnym futrem. I wyprostowana sylwetka wyraźnie odcina się od tła, którym jest najprawdopodobniej seledynowa tapeta w duże złotawe wzory. Jednak tym, co zwraca naszą uwagę, są pociągła, skupiona twarz, okolona gładko zaczesanymi w kok włosami, niebieskawe oczy, badawczo się nam przyglądające i lekko zaciśnięte usta. Widzimy wyraźnie, że modelka jest spięta i choć twarz zdaje się być beznamiętna, jej splecione dłonie, leżące na podołku, niemal kurczowo zaciśnięte są wokół dwóch gałązek bladoróżowych róż. Z tej postaci tchnie niepokój, ciche cierpienie i smutek. Nie wiemy, co łączyło modelkę z Olgą Boznańską. Obraz powstał w Monachium, dokąd malarka przyjechała studiować, bowiem jako kobieta nie mogła uczyć się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie.
W tym czasie artystka studiowała postać ludzką i malowała znajomych, ale też wykonywała portrety na zlecenie. Czy modelka należała do tej pierwszej grupy? Na bliską relację obu kobiet może wskazywać płytki kadr, czyli postać ukazana tuż obok widza, oraz głębia psychologiczna portretu. Może była to jedna z tych licznych Polek, które jak Boznańska przybywały do Monachium czy Paryża na niedostępne w Krakowie czy Warszawie studia malarskie lub muzyczne. Dzieło to artystka zaprezentowała na wielkiej wystawie sztuki w Berlinie i zebrała pochlebne recenzje właśnie za umiejętne oddanie psychiki postaci. Olga Boznańska, aby się kształcić artystycznie, musiała opuścić rodzinny Kraków. Julian Fałat, którego portret widzimy, borykał się z przeszkodami natury finansowej, które musiał pokonać, by zostać malarzem. Jako syn wiejskiego organisty sam zdobywał środki na edukację. Podobnie jak Boznańska, studiował w Monachium. W 1886 roku, gdy Boznańska rozpoczęła zagraniczne studia, on osiadł w Berlinie, gdzie został nadwornym malarzem cesarza Wilhelma i uwieczniał sceny polowań monarchy. Po śmierci Jana Matejki został dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, a po przekształceniu jej w akademię jej rektorem. Z czasu rektorowania pochodzi ten autoportret. Fałat ujął siebie w niezwykłej pozie. Jakby przez kogoś zawołany odwraca się ku nam. W lewej dłoni trzyma ogromną paletę z kilkoma pędzlami, a w prawej też dzierży pędzel. Jego nieobecny wzrok nawet nas nie omiata. Zdaje się być myślą jeszcze przy akcie tworzenia, bowiem za jego wysoką, ubraną w czarną, roboczą kurtkę sylwetką rozpościera się płótno obrazu opartego o szafkę, na której widzimy tubki z farbami. Obraz malowany przez Fałata jest w początkowej fazie. Przy dolnej krawędzi płótno zdaje się być jeszcze nie zamalowane, ale po bliższym przyjrzeniu widać ślady wyciśnięte w świeżym śniegu, biegnące w poprzek obrazu. U góry, powyżej głowy stojącego przed płótnem malarza, widzimy sylwetki dwóch psów myśliwskich ujęte w biegu. Tak więc Fałat w tym autoportrecie ukazał siebie malującego typowe dla siebie motywy – polowania i zimowego pejzażu. W czasach monachijskich Julian Fałat malował obrazy przedstawiające sceny z życia ludu, biedoty miejskiej z postaciami naturalnej wielkości. Przyniosły mu one wielkie uznanie, zarówno władz uczelni, jak i krytyki zagranicznej i krajowej. Zainteresowanie tą tematyką wypływało po pierwsze z fascynacji portretami oglądanymi na wystawach monachijskich, które, jak relacjonował, budziły w nim zazdrość i ambicje, że potrafi i on malować takie głowy. Po drugie, można przypuszczać, że doświadczenie niedostatku materialnego uczyniło Juliana Fałata wrażliwym na widoki biedy. Dowodzi tego obraz zatytułowany Dziad w kruchcie. Na tle kamiennej, siwej ściany widzimy postać męską, klęczącą przy kropielnicy w kruchcie kościoła. Ręce złożone do modlitwy i oplecione drewnianym różańcem opiera o kostur, na którym powiesił obszarpane, bezkształtne nakrycie głowy. Dół sylwetki jest niewidoczny. Starzec jest ubrany w gruby płaszcz czy szynel, pod którym widać kolejne warstwy odzieży. Głowę okrywają długie, popielato-białe włosy, a twarz okala bardzo bujna broda i wąsy. Uwagę przyciągają patrzące gdzieś w dół, skupione, rozmodlone oczy i poorane zmarszczkami policzki. Najprawdopodobniej jest to żebrak czekający na jałmużnę, ale w ujęciu Fałata jest on tak pogrążony w zadumie czy też kontemplacji, że wydaje się być nieobecny duchem. Portret zachwyca nie tylko realistycznym ujęciem, ale niemal monochromatyczną paletą, utrzymaną w odcieniach bieli i popielatych szarości. Jedynie twarz, splecione dłonie i wnętrze kołnierza mają odcienie czerwieni i rdzawego brązu. Jest to wizerunek wykonany w technice akwareli, co świadczy o niezwykłym talencie i umiejętnościach Juliana Fałata już na etapie monachijskim. Rodzina Henryka Weisenhoffa, autora kolejnego dzieła, bardzo boleśnie dotknęły represje carskie. Ojciec, uczestnik powstania styczniowego, wraz z rodziną został zesłany na Ural i tam artysta spędził dzieciństwo. Jak wiele rodzin szlacheckich, i ta utraciła majątek i zubożała. Scena szlachecka, historia Jataganu. Taki tytuł nadał obrazowi Henryk Weisenhoff.
Widzimy wprawdzie dwóch mężczyzn rozmawiających ze sobą. Jeden trzyma w dłoniach tytułowy jatagan, rodzaj bojowego noża, ale czy oni są bohaterami tego przedstawienia? Czy autor naprawdę chce nam powiedzieć, jak to z tym jataganem było? To, co skupia naszą uwagę, to przepych Orientu, widoczny w licznych przedmiotach z maestrią malowanych przez artystę. Łoże pokryte jest wzorzystą narzutą, spływającą na puchaty dywan, może skórę jakiegoś zwierzęcia. Na ścianie, na wschodnim kobiercu, wiszą trofea wojenne, być może zdobyte podczas odsieczy wiedeńskiej. Po lewej wiszą skrzyżowana karabela z toporem bojowym, prochownica i husarski szyszak. Po prawej turecki szyszak i wschodnia szabla. Mnóstwo takich cennych przedmiotów można zobaczyć na obrazach Józefa Branta przedstawiających łupy zdobyte na Turkach. Wystroju dopełnia mały ośmiokątny stolik zdobiony kunsztowną intarsją z kości, również we wschodnim stylu. Na nim srebrna taca, butelka z nalewką, którą obaj panowie się raczą podczas rozmowy. Oni sami ubrani są w tradycyjne stroje szlachty polskiej. Żupany, a na nich kontusze przepasane wzorzystymi pasami słuckimi, wysokie buty i bufiaste spodnie. Mają charakterystyczne, podgolone, sarmackie fryzury. Obraz z pietyzmem odtwarzający przedmioty zdobiące szlacheckie domostwa jest wyrazem tęsknoty za barwną tradycją kultury staropolskiej, tym bardziej wymowną, że malarz doświadczył, co to znaczy utracić rodzinne gniazda. Żydzi byli najliczniejszą po Polakach grupą narodowościową i choć jedynie niewielki ich procent, i to w sferach burżuazyjnych i inteligenckich, uległ polonizacji, to opresja zaborów zbliżyła Żydów i Polaków. Stefan Bratkowski w krótkiej historii Żydów w Polsce daje przykłady tego zbliżenia. Warszawski rabin Dov Ber Meizels wprowadził język polski do żydowskich szkół wyznaniowych, sam wygłaszał kazania po polsku, słuchać ich w latach 1860-62 przychodzili Polacy. Wspólne manifestacje patriotyczne rodziły ducha braterstwa. 8 maja 1861 roku manifestacje na cmentarzach katolickim i żydowskim w Warszawie zmasakrowali carscy kozacy. Kiedy księża katoliccy demonstracyjnie zamykali kościoły, by uchronić je przed profanacją ze strony kozaków, rabini równie demonstracyjnie zamknęli synagogi. Wielu młodych Żydów poszło w roku 1863 walczyć w powstaniu styczniowym. Rabina Meizelsa carat uwięził na wiele lat i wygnał z kraju. Jego pogrzeb w roku 1870 przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną. Obraz zatytułowany Modlący się Żyd Aleksandra Grodzickiego jest bardzo popularny i jego reprodukcje pojawiają się w wielu publikacjach. Widzimy starszego, brodatego mężczyznę z głową zwróconą ku górze, zatopionego w medytacji. Jego ciało okrywa tałes, czyli szal modlitewny, zakładany zwłaszcza podczas modlitw porannych. Wykonany jest z białej materii, wełny, bawełny lub jedwabiu, a najważniejszym jego elementem są frędzle umieszczone na każdym z czterech rogów. Zwyczaj noszenia tałesu związany był z obowiązkiem spełnienia przepisu biblijnego nakazującego wiązanie frędzli na krańcach szat. Tałes ozdobiony jest poprzecznymi pasami w kolorze niebieskim, barwie nieba. Symboliką tałesu inspirowany jest wzór flagi państwa Izrael. Na czubku głowy starca tałes opiera się na malutkim pudełeczku zwanym filakterie, wykonanym ze skóry, w którym umieszczano karteczki z zapisanymi fragmentami Tory. Dziś, gdy po Holokauście praktycznie diaspora żydowska zniknęła z ziem polskich, warto przypomnieć naród, który w latach tłustych i chudych żył razem z nami. Zapraszam Państwa do obejrzenia obrazu przedstawiającego Huculów, górali zamieszkujących Karpaty Wschodnie. Tereny do roku 1939 pozostające w granicach Rzeczpospolitej, a obecnie należące do Ukrainy. Dzieło pędzla Teodora Aksentowicza ukazuje Huculów zimą podczas święta Jordanu, czyli Epifanii, obchodzącego 6 do 19 stycznia na pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Większość Huculów jest wyznania grekokatolickiego lub prawosławnego. Tego dnia podczas uroczystej ceremonii duchowny święci wodę poprzez zanurzenie krzyża w rzece lub strumieniu,
a wierni tak uświęconą wodę nabierają w dzbany i niosą do domów. W scenie utrwalonej na obrazie pop już uświęcił wodę w strumieniu i jest odprowadzany w stronę zabudowań, może cerkwi, bo widzimy zarys kopułki, widocznych w głębi po lewej stronie płótna. Wiele postaci zgromadziło się wokół przerębli, aby zaczerpnąć wody święconej. Mężczyzna na pierwszym planie przyklęknął, musi być siarczysty mróz, bo wszyscy i młodzi, i starzy okutani są kożuchami i chustami. Nasycone barwy ich strojów odcinają się od bieli śniegu. Mnogość sylwetek w pejzażu zimowym przypomina obrazy Bruegela. Wśród rozmaitych typów ludzkich nie może zabraknąć postaci chłopa galicyjskiego. Liczne ich wizerunki wyszły spod pędzla Piotra Michałowskiego. Malarz, osiadły w Bolestraszycach nad Sanem, w chwilach wolnych od administrowania majątkiem z upodobaniem malował sylwetki okolicznych chłopów. Studium chłopa w kapeluszu jest jednym z takich obrazów. Twarz młodego mężczyzny o grubo ciosanych rysach, ujęta w prawym półprofilu, wypełnia niemal całą przestrzeń obrazu. Jest ona owalna, o zdrowej, rumianej karnacji, z rzadkim jasnobrązowym zarostem, wydatnym nosem, pełnymi ustami i niebieskimi oczami, ponad którymi rysują się wyraziste brwi. Okrągły czarny kapelusz, zsunięty na tył głowy, odsłania długie do ramion kasztanowe włosy. Postać nosi białą, szkicowo namalowaną koszulę ze stójką, na którą nałożona jest chłopska, kremowa sukmana podbita czerwonym materiałem. Czerstwą twarz chłopa uwydatnia ciemnobrązowe tło obrazu. Widzimy człowieka spokojnego, a jego zaokrąglone policzki wskazują, że żyło mu się dostatnio. Nie był to standard na ziemiach polskich, gdzie panował powszechny wyzysk chłopów poprzez ich liczne zobowiązania pańszczyźniane. Nędza chłopów i brutalność panów doprowadziły do krwawej rabacji galicyjskiej, ale i to nie poprawiło dramatycznego położenia bytowego warstwy włościańskiej. Dopiero władze rosyjskie zdobyły się na akt uwłaszczenia chłopów, pozbawiając powstańców styczniowych poparcia tej licznej warstwy społecznej. Inaczej było w majątku Piotra Michałowskiego, który był wspaniałym organizatorem i świetnym gospodarzem. Okolicznych chłopów traktował uczciwie i z szacunkiem, o czym mówi zachowane świadectwo pisane. Wspólnie pracowali, wspólnie się modlili, wspólnie pocieszali, wspólnie się bawili. I malarstwo mu nawet do tych cudów łaski niemało służyło. Włościanie, widząc się na płótnie pana swego, czuli się w domu jego i z rodziny jego. Kolejną grupą, żyjącą w nędzy i upodleniu, byli robotnicy, którzy pojawili się wraz z rozwojem przemysłu. Ich wyzysk, bieda, fatalne warunki mieszkaniowe w 1905 roku doprowadziły do wybuchu rewolucji w Królestwie Polskim. Pod wpływem tych wydarzeń Stanisław Lenz namalował kilka wizerunków rewolucjonistów, a 10 lat później stworzył obraz, który stał się ponadczasowym symbolem protestów robotniczych. Strajk przedstawia trzy monumentalne postacie męskie, wypełniające niemal całe płótno. W dali, za ich sylwetkami, rysują się zabudowania fabryczne. Mężczyźni stoją jeden za drugim w różnych pozach, ale każda wyraża złość, determinację i wolę walki. Pierwszy, z zaciętym wyrazem twarzy, zaciska pięść i ponuro patrzy przed siebie. Drugi założył ręce na piersi i spogląda podejrzliwie w bok. Trzeci ma otwarte usta, jakby coś wykrzykiwał. Wszyscy noszą ciemnobrązowe robocze stroje, a dwóch przepasanych jest fartuchami. Wydaje się, że dopiero co odeszli od swych stanowisk pracy. Obraz utrzymany jest w ciemnej tonacji, tylko naprężone, żylaste ramiona, wykrzywione grymasem gniewu twarze i koszula jednego z nich namalowane są jasnymi barwami. Obraz jest jednym z nielicznych świadectw pierwszej na ziemiach polskich rewolty miejskiej. Ograniczona jedynie do Królestwa Polskiego, nie wzbudziła zainteresowania artystów tworzących pod innymi zaborami. Tym bardziej realistyczny obraz Stanisława Lenca jest cenny jako zapis tego wydarzenia. Podczas dzisiejszego spotkania mogli Państwo zobaczyć, że malarstwo polskie powstające, gdy nasz kraj pozbawiony był państwowości, udokumentowało różnorodność społeczeństwa tworzącego wielobarwną mozaikę typów ludzkich,
religii i kultur. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania ze sztuką.